Witam Was, ja nazywam się Dawid Muszyński, wy oglądacie nasz nowy program i pewnie zastanawiacie się, czemu na tym fotelu teraz siedzi muzyk, a nie aktor? Odpowiedź jest bardzo prosta, wchodzi Co w duszy gra do kin, a Kuba razem ze swoją małżonką przygotowali piosenkę do tego filmu i dlatego właśnie tutaj jesteśmy i będziemy o tym rozmawiać. Cześć Kubo, witam Cię. Kłaniam się nisko, nie jest to do końca prawda. Ja po prostu strasznie chciałbym być aktorem. Po prostu dzisiaj będę grał, że jestem muzykiem. No dobra, no to wchodzimy w tą konwencję. Tak się zastanawiam, Disney do Was przyszedł z propozycją, słuchajcie, mamy taki film Pixara, Soul to się nazywa w oryginale, u nas to będzie Co w duszy gra. Przygotujcie coś do tego, czy chodziliście tak i mówicie, jakbyście chcieli, to my możemy coś przygotować. Praca dla Disneya to zawsze marzenie. No, znamy się krótko i nie wiemy o sobie niewiele. Ja nie jestem facetem, który chodzi i gdzieś tam proponuje swoje rzeczy, bo to jakoś nie leży w mojej naturze. Ale masz od tego swoich ludzi? Nie, i nie mam nie? Od tego swoich ludzi. Rzeczy jakoś się dzieją wyjątkowo naturalnie, ale za to bardzo długo. Więc wiesz, wydaje mi się, że może ludzie, którzy tak cisną gdzieś tam swoje propozycje, o wiele szybciej dochodzą do jakichś spektakularnych efektów, no ale dzieje się to przez to, że przysłowiowo biegną, a ja bardzo powoli sobie kroczę. I ale rzeczy dzieją się po prostu w dobrym kierunku. Same, wydaje mi się, że w dobrym kierunku i rzeczy dzieją się same i zazwyczaj w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu, więc... No to nastąpi... Więc odpowiadając na twoje pytanie, Disney zwrócił się do mnie z tą propozycją, no ale jak się domyślasz, jak dostajesz propozycję od Disneya zrobienia czegokolwiek, no to banan pojawia się na twarzy. No właśnie, ale zazwyczaj, jak tak śledzę soundtracki filmowe Disneya, to zazwyczaj nie jest to piosenka, którą artysta może sam od zera stworzyć, tylko jest to już przygotowany utwór, który się adaptuje na polski. No tak, tak było przy Toy Story, przy Królu Lwie, a u Ciebie to jest tekst Twojej małżonki, który został tak przez nią napisany, przez Ciebie wykonany, więc zastanawiam się, jaki tutaj mechanizm zadziałał, że dostaliście aż taką wolność. No to jest taki przywilej, który się bardzo rzadko zdarza. Ja na przestrzeni wielu, wielu lat dostawałem różne propozycje od Disneya. Brałem udział w castingach do właśnie polskich ścieżek dźwiękowych i udało mi się kilka takich castingów przejść. Tam jest bardzo prosta zasada, bo po prostu trzeba zaśpiewać polską wersję najbliżej, jak się da, tego, co jest w wersji oryginalnej. Czyli jeżeli zaśpiewał to Phil Collins, to żeby brzmieć jak Phil Collins. W miarę podobnie. No, wszyscy więc pamiętamy, ty druchawe mnie masz z tej historii, prawda? Więc to jest takie prawie jeden do jednego. Więc, ale w wykonaniu? Sojki, jeszcze się, się dobrze no, pamiętam. No to wydaje mi się, że Staszek Sojka to zaśpiewał lepiej niż w oryginale. natomiast ja miałem tę przyjemność, że nagrywałem z polską wersję utworów Eltona Johna i śpiewanych przez Eltona Johna do Droga do Eldorado. Mhm. I to była super zabawa. Pamiętam, że kiedyś do pierwszej części Alwina i Wiewiórek nagrywałem wszystkie wiewiórki w Budapeszcie. Przerąbana robota, bo trzeba było, to były czasy, kiedy nie było jeszcze pluginów, które wykonywały pitch shifting, czyli obniżały i podwyższały dźwięk, tylko było zwalniane nagranie. Aż mnie korci, żebyś tutaj zaprezentował wiewiórkę, ale nie będę ci tego robić. Nie, to jest bardzo proste. Żeby była wiewiórka w wersji finalnej, trzeba było bardzo zwolnić wersję, do której się nagrywało. Więc każda fraza, którą śpiewałem, brzmiała mniej więcej tak. Wiesz, trzeba było bardzo to wydłużać, czytać bardzo wolno nuty. O Boże. Przerąbana robota, przerąbana, ale zrobiłem to.
pięknie. Więc, znaczy to od razu powiem szapoba, moje dzieciaki uwielbiają Malwina i Wiewiórki. A to, tylko, tutaj... to tylko pierwsza wersja. Później już nie wiem nawet, kto to robił, ja w pierwszej części. To teraz muszę ci niestety zasmucić. Moje dzieciaki nie widzą różnicy, myślą, że to jest to samo. Bo po przyspieszeniu wszyscy brzmimy dokładnie tak samo. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, że jak weźmiemy balonik z helem i ty łykniesz hel i ja będziemy brzmieli bardzo podobnie. I dzieci twoje też nie rozpoznają, kim jest tatuś. No dobrze, ale wróćmy, bo mówię, tutaj macie tą wolność, stworzyliście sami. I właśnie zastanawiam się, jakbyśmy mogli za kotary na chwilę spojrzeć. Wiem, że to bardziej pytanie do twojej małżonki niż do ciebie, ale może udać się na to odpowiedzieć. Jak się tworzy właśnie piosenkę w sensu stricte do filmu, prawda? Czyli dostajesz już mniej więcej jakiś tam produkt i do niego musisz się dostosować. I nie mówię tylko o samych słowach, prawda? Bo piosenka, którą stworzyliście, to nie opowiada o głównym bohaterze, ale tym samym swoim feelingiem musi jednak nawiązywać do filmu, musi jakoś się z nim łączyć. I zastanawiam się, jak to się odbywa, jaką tytaniczną robotę trzeba włożyć, żeby to wszystko zagrało. Złożone pytanie. Więc będzie jej złożona odpowiedź. Zacznijmy od tego, że faktycznie taka sytuacja, jaka miała teraz miejsce, zdarza się dosyć rzadko, bo te utwory z gatunku, z cyklu Inspired By, które można napisać jak gdyby do danej wersji językowej, już niezależnie od soundtracku, zazwyczaj nagrywamy faktycznie piosenki napisane przez ludzi w Hollywood i później jest tylko zrobienie polskiej wersji językowej. A tutaj Polska dostała ten przywilej, żeby właśnie zrobić jeszcze swoją wersję do napisów końcowych, więc no, to jest rzeczywiście taki zaszczyt z wyższej półki i ja dostałem te propozycje, żeby stworzyć piosenkę. Obejrzałem film i wiedziałem, że mogę albo zrobić coś na modłę czegoś, ale to nie leży w mojej naturze. Wolę zrobić rzeczy, które są bardzo gdzieś tam tożsame ze mną i odpowiadają jakiejś prawdzie chwili. Ten utwór pisałem, przyszedł mi do głowy gdzieś tam w tym czasie lockdownu, pandemii i nie był taki za bardzo wesołkowaty, a zawierał dźwiękowo i od strony takiej techniczno-brzmieniowej zawierał połączenie dwóch światów, które są w tym filmie, czyli z jednej strony zaświaty i muzyka taka bardzo ambientowo-elektroniczna, ale taka miękka, analogowa, którą stworzył Atticus Ross i Trent Reznor. A z drugiej strony mamy ten świat realny, ziemię, na której naszym bohaterem jest jazzman. I akurat dla mnie jeden świat muzyczny i drugi są mi bardzo bliskie, bo gdzieś tam ze świata jazzowego się wywodzę, więc postanowiłem zrobić taką hybrydę właśnie, gdzie pierwsza część utworu jest taka właśnie miękka i analogowa i trochę nie z tego świata, a druga część już ukorzenia nas w tym świecie jazzowym. No, brzmi to świetnie i dobrze to współgra. Więc mówię, tutaj szapoba dla ciebie, że udało się to tak połączyć, gdzie nawet laik, który takiej muzyki na co dzień nie słucha jak ja, no, odpala ten utwór z dużą przyjemnością. To bardzo mi miło. Ale no, kluczem jest tekst, bo do tego wszystkiego, gdy zrobiłem pierwsze demo, wysłałem to mojej żonie i zapytałem, czy opowiedziałem jej, o czym jest film. Ona nie widziała filmu. Widziała tylko kilka zajawek na YouTubie. Nie było takich. Tak, no nie mogłeś mnie zabrać, no ja też bym obejrzał. Lubię Disneya. Niestety nie mogło być tak, bo byliśmy rozdzieleni. Ona była w czasie pandemii, nie mogła wrócić do kraju, więc to też spowodowało, że napisała tak piękny tekst, no po prostu... Czyli ta rozłąka jeszcze do tego się dołączyła? Na pewno. I gdy przysłała mi pierwszą zwrotkę i refren do tego utworu, ja wiedziałem, że to jest to i że nie będę szukał dalej. To znaczy nie będę proponował 2, 5 utworów, 10, tylko składam ten jeden i albo
to będzie działało albo nie. No tak, ale to też nie działa tak, że ty składasz, dajesz do polskiego oddziału Disneya, oni mówią, wchodzimy to, bo jak rozumiem, przynajmniej rozmawiając z aktorami dubbingowymi, to później tak jeszcze idzie do centrali, która tak, nawet nie rozumiejąc tego, o czym jest śpiewane, musi podjąć decyzję, czy to im się wpasowuje w tą całą układankę, którą tworzą do tego filmu, czy nie. Jak długo trwało to zaakceptowanie przez nich? Nie pamiętam. Bo to generalnie ten proces był dosyć rozciągnięty w czasie, bo trzeba było wykonać... Naprawdę, nie pamiętam, to nie był długi czas. Dosyć szybko dostaliśmy akceptację demówki, że to jest dokładnie to, że ten utwór właśnie ma swój klimat, jest połączenie tych dwóch światów dźwiękowe i jest to jakieś. I jest to, ten utwór jest dosyć nietypowy, bo z jednej strony jest disneyowski, a z drugiej strony jest trochę inny. Więc, no, wiesz, gdy się dostaje zielone światło, że można działać dalej od centrali, no to jest duże wyróżnienie i bo przyjemny no bardzo. No już jesteś moment. W klubie Myszki Miki, już jesteś częścią rodziny. Dokładnie, no już potem dostajesz telefon do Christiny Aguilery, Justin Timberlake, do ciebie pisze SMS-y, oddaj kasę. A pocztą przychodzi wejściówka dożywotnia do Disney World. Dokładnie tak. Szanuję, zazdroszczę. A wzrostem się nie mieścisz na większość roller coasterów i musisz patrzeć, jak dzieci tylko śmigają. I to jest tak. Więc są plusy i minusy. W każdym razie potem nastąpił dosyć trudny proces nagrywania tego utworu, bo robiliśmy to w okresie rozmrożenia chwilowego branży i gospodarki, co spowodowało, że po prostu nie dało się zrobić nic. Wszyscy byli tak zajęci, że sekcję na przykład rytmiczną do tego utworu, jedyna opcja, żeby to nagrać, to była jedna sesja nagraniowa od 21 do 3 nad ranem w studio Polskiego Radia, bo nie było innego terminu, po prostu nie było. Jeden dzień w sierpniu. Nawet... W całym roku 2021, dzień sierpniowy. I nawet to, że mówisz, a to jest dla Disneya, nie otwierało tych drzwi i ludzie nie mówili, dobra, okej, jak nie, to przesuniemy, zrobimy do ciebie miejsce. Słuchaj, u nas w branży jest coś takiego, co się nazywa priorytet terminu. Jeżeli muzyk ma już coś zaklepane w danym momencie, no to traktuje jako rzecz najważniejszą. I chociaż pandemia sprawiła powstanie nowego terminu, gdy masz dwa koncerty tego samego dnia, dwie propozycje, to mówisz, że masz koncert współistniejący. A to w ogóle grasz, z tego co wiem, po dwa koncerty, czy grałeś przed COVID-em po dwa. Tak, czas przeszły jest tutaj bardzo, tak, więc, bardzo na miejscu. Ale mam nadzieję, że też przyszły, że do tego wrócimy i znowu będziemy mogli ciebie słuchać, bo wiem, że masz tłumy, które przychodzą na koncerty, więc jak rozumiem, przemysł potrzebuje tego, żeby to wszystko wróciło i my potrzebujemy koncertu z powrotem. Chciałbym cię jeszcze zapytać, bo widziałeś dużą część tego filmu. On jest o muzyce i zastanawiam się, jak muzyk go odbiera. Bo dla mnie to jest, wiesz, historia człowieka, który miał przed sobą wielkie marzenie i to marzenie może mu uciec. Nie chcę mówić z jakich względów. I bardzo chcę je odzyskać. Ale dla mnie to, mówię, to jest po prostu, tam mogło być wszystko. Tak. A to jest film bardziej, mam wrażenie, skierowany i rozumiem przez muzyków, którzy żyją tym wszystkim. Zastanawiam się, jakie emocje on w tobie wzbudził. Wiesz, po pierwsze, gdy dowiedziałem się, że to jest historia muzyka i to muzyka jazzowego, no to w ogóle zrobiło mi się bardzo miło, bo to nie jest zbyt częsty temat. Częściej mamy właśnie byłego policjanta, który jedzie spotkać się chyba z byłą żoną, czy z obecną żoną, ale po drodze są terroryści, on potem biega boso i... To było 30 lat temu, daj mu spokój. Ja wiem, że on wraca każdy święta Bożego Narodzenia, Bronek, ale John McClane już się nabiegał. Bronek jest niezniszczalny. Więc gdy jest jakaś historia muzyka jazzowego, czy to, nie wiem, czy to filmy takie jak Mober Blues, no to są obrazy takie, które dla każdego muzyka są ważne, bo opowiadają jakąś część gatunku, gdzieś tam gałęzi sztuki, która jest właściwie fundamentalna dla naszej planety, no bo muzyka jest potężnym spoiwem. Więc to już było bardzo miłe.
Drugi moment, w którym poczułem się bezpiecznie oglądając ten obrazek, to był moment, kiedy zobaczyłem, że wszystko jest perfekcyjnie dopracowane od strony merytorycznej. To znaczy, że jak facet w animacji gra na fortepianie, to są dokładnie te dźwięki pod palcami. To nie jest coś, że ktoś narysował coś tam, a potem ktoś dograł coś innego. Nie, to są jak on naciska klawisz, to ty słyszysz, że to jest ten klawisz. Dokładnie. I wtedy masz takie, okej. I to są te rzeczy, które właśnie ja lubię dostawać, rozmawiając o filmach z muzykami, bo ja bym tego nie wyłapał. Tutaj proszę, człowiek siedzi, pyk, dla niego to działa. I ja się tym bardziej zaczynam delektować tym filmem. To naprawdę pod tym względem ten film jest znakomity. Ta muzyka jest z jedną odnóg tej historii, ale wszystkie te wątki są naprawdę świetnie oddane, zagrane przez znakomitych muzyków. Więc no to jest ta dbałość o szczegóły, to jest miód na nasze muzyczne serce. Kuba, zastanawiam się, ty też przeszedłbyś trochę w głowie oczywiście taką drogę jak główny bohater, czyli marząc o tym właśnie, żeby swój talent przed szeroką publicznością zaprezentować, bo taki jest tam główna, że tak powiem, droga człowieka, który uczył się, który kocha muzykę, ale to, że on może ją grać dla siebie czy dla uczniów w szkole, to mu nie wystarcza. On tym talentem chce się dzielić z jak największą liczbą osób. Czy ty też tak miałeś, czy dla ciebie po prostu to była zupełnie inna droga niż tutaj dla głównego bohatera? Zapadła cisza. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jak tylko przyszedłem na studia muzyczne, to już pracowałem zawodowo, a właściwie pracę zawodową na scenie zacząłem w wieku 12 lat. I jak miałem 12 lat, występowałem po raz pierwszy na scenach z takimi artystami jak Andrzej Zaucha, Ryszard Tymkowski, Mieczu Szcześniak. I grałem u boku Big Bandu Wiesława Pieregorulki, najlepszego Big Bandu jazzowego w kraju, więc ja wydaje mi się, że nie miałem takiego momentu w życiu, w którym czekałbym na to, żeby móc zaprezentować swoją muzykę szerszej publiczności. To się jakoś wszystko działo w swoim czasie, ale bez jakiegoś mojego ciśnienia. Ale to się działo. Dla ciebie to było coś naturalnego, ten tranzyt, że tak powiem. Tak, ten proces. Nie wiem, na ile możemy, na ile chcemy zdradzać. Próbuję, bo chcę, żeby ludzie poszli do kina, zwłaszcza, że kina po dłuższym czasie w końcu są otwarte i można to zobaczyć na dużym ekranie, więc tym bardziej chcę, żeby wszyscy poszli. Zabierzcie dzieci, zabierzcie. Koniecznie. Dziadków zostawcie w domu, ale dzieci zabierzcie do kina. Ta historia, muzyka znakomitego pianisty, który gra stopową saksofonistką jazzową, jest kompletnie inna od mojej historii, bo nie jestem ani topowym pianistą, ani nie gram stopową saksofonistką, więc dlatego warto zobaczyć. Ale wszystko jest kompletnie coś innego. Wszystko jeszcze przed tobą. Słuchaj, na koniec naszej rozmowy wiem, że za dużo telewizji, streamingu nie oglądasz, jesteś w trasie, przygotowujesz się, ale filmy Disneya każdy oglądał. I zastanawiam się, czy masz w pamięci jakiś pierwszy film, który oglądałeś Disneya, albo ten, który wzbudził w tobie takie najcieplejsze emocje, jakie oglądałeś w dzieciństwie. Film, który na pewno pamiętam bardzo, bardzo mocno, to jest Aladdin. Bo to był 90, o ile dobrze pamiętam, trzeci rok, 1993 rok i ja wtedy byłem w Stanach Zjednoczonych i premierę tego filmu oglądałem w kinie pod Bostonem. Czyli ty oglądałeś z Robinem Williamsem jako Jeanem. Tak jest! Arabian Nights, like Arabian Nights. Lovely, June, I love the feathers. I pamiętam, że tytułowy utwór zaśpiewany przez Phoebe Brysona i nie pamiętam nazwiska damy, która to wykonała, to jest po prostu A Whole New World. Ten utwór to jest po prostu jakiś totalny sztos. To jest tak świetnie napisane, tak dobrze zaśpiewane.
I po latach powstała ostatnio nowa wersja, zaśpiewana chyba przez tak. Ariane Grande, czy coś takiego. Do bardzo, moim zdaniem, słabego filmu aktorskiego, który w coś ogóle... Coś takiego. Ja filmu właśnie nie widziałem, tylko słyszałem ten utwór i to w ogóle nie leżało przy... Znaczy, to leżało przy oryginale, ale no, oni skaczą o tyczce w oryginale i to wysoko, jak Siergiej Bubka. A ta wersja druga to jest po prostu jak skakanie z dywanu na podłogę. No. Ale to ja mam tak samo, jak właśnie mam w pamięci Robina Williamsa, wychodzi mi Will Smith i próbuje dorównać. Taka była akcja, to muszę zobaczyć. Albo właśnie może nie powinienem. Nie, to psuję. Ja powiem ci tak, lepszym ginem od Willa Smitha był Krzysztof Tyniec, który podkładał głos w polskiej wersji i ja jako dzieciak to kupowałem, byłem zakochany po prostu. Bo w ogóle polskie wersje są znakomite. Bo na przykład ja widziałem parę niemieckich wersji, to nie są. Ale Niemcy mają w ogóle bzika na punkcie dubbingu i dubbingują wszystkich. Tam aktorzy jak złapią jakąś rolę danego amerykańskiego aktora, to ciągną ją później do emerytury. To już, wiesz, Arnold Schwarzenegger w Niemczech mówi głosem tylko jednego aktora już od lat 80. To się nie zmienia po prostu. Okay. Więc to też jest jakiś tak, wiesz, fajny punkt, że jak właśnie złapiesz takiego Stallona czy Schwarzeneggera i jego kariera rozbłyśnie, to ty będziesz miał co robić już do końca swoich dni. No. No tak. Ale to powiem ci, że bardzo się ucieszyłem, że mówisz o Aladynie, bo ja kocham w ogóle historię tego filmu, jak obejrzałem kilka dokumentów, jak Robin Williams nagrywał ścieżkę dźwiękową i że to było zupełnie inaczej niż zazwyczaj. On się zamknął chyba tam na 4 czy 5 godzin i gadał. On wymyślał te wszystkie gagi, a później ci biedni rysownicy usiedli, wybierali coś z jego dialogów i do tych wszystkich naprawdę? Postaci, które on stworzył, dopiero robili animację, bo tego człowieka nie dało się zatrzymać. Tak. To w ogóle nie było takiej możliwości, żebyś to powiedział, przeczytaj ten dialog. On mówi tak... No to piękne, to muszę to sobie zobaczyć. No to widzisz, no to fajnie, że Aladdin też gdzieś tam jest na twojej liście. Pamiętam, że ten film, tak, to był te lata 90. i... Ja mam dwa. Aladdin i Król Lew. To są dwa sztosy z mojego dzieciństwa, jeśli chodzi o Disneya, które zrobiły na mnie duże wrażenie i trzymają mnie aż do dzisiaj. No ja jestem osobą, która nigdy w życiu nie widziała Króla Lwa. Widzieć Króla Lwa, nie, proszę nie rozumiem, ja sam tego nie rozumiem, przepraszam, to po prostu wiem, że tam jest Hakuna Matata i że jest Pumba i ja tak, ale od początku do końca nigdy... Wspaniały soundtrack Hansa Zimmera, no come on! Tak, to ja to wszystko rozumiem, ale jeszcze tego, no właśnie, no, mam bardzo dużo rzeczy na liście do odhaczenia, trzeba się zabrać. I przez... Prawie rok lockdownu nie nadrobiłeś przynajmniej Króla. Ale nie, no bo wtedy nadrabiałem Netflixy, których nie miałem okazji oglądać przez ostatnie 4 lata. Netflix, Król Lew. Król Lew jest starszy niż Netflixy. Dokładnie, przepraszam najmocniej Disneya, Walta Disneya i... Gdziekolwiek jest zamrożony, tak? Król Lwa to sobie obejrzę. Zaraz wracam do domu i po prostu... obejrzę. A my napiszemy do Disneya, żeby się zastanowili, czy człowiek, który nie oglądał Króla Lwa, może tworzyć piosenki do ich nowych filmów. Ale oglądałem mnóstwo innych filmów. No. Drogę do Eldorado na przykład widziałem wielokrotnie. To nie Disneya. No to nie Disneya, no. Równie dobrze możesz powiedzieć, widziałem Epokę Lodowcową. Aczkolwiek teraz oni kupili Foxa, więc może się ucieszą. Jak to się mówi, właściwy człowiek na właściwym miejscu. No dobrze, Kuba, to ja ci bardzo dziękuję, że nas odwiedziłeś. Mam nadzieję, że... Żebym nie odszedł tak do domu po prostu z kwitkiem, no to podaj mi 5 tytułów najważniejszych disneyowskich, które uważasz, że powinienem obejrzeć. Moim zdaniem? Tak. No to Aladdin już mamy. Tak. Król Lew, tak. To na pewno. Dorzuciłbym do tego Toy Story. To nie jedynkę, ale trójkę. Moim zdaniem ona jest najlepsza. Okay. Nie wiem, czy widziałeś, to jak Andy rozstaje się z zabawkami, one trafiają do przedszkola. Andy rozstaje się z zabawkami, dobra. Tak, tutaj to na pewno. Moim zdaniem mógłbyś także spróbować Mulan w tej wersji animowanej, nie filmowej. Widziałem filmową parę dni temu. Bez smoka Muszu to się nie liczy. Nie liczy się, dobrze, przepraszam. Nie, Mulan, dobra. No i jeśli miałbym walnąć piąty, ostatni, to powiedziałbym, żebyś zobaczył to, od czego wszystko się zaczęło, czyli Królewna Śnieżka. Bo to jest ta pierwsza animacja Disneya, od której, że tak powiem, ten cały wlew się zaczął. Okay. Pięknie malowana, jak na tamte czasy, to chyba były lata 50., 60., to ta animacja do dzisiaj zachwyca. Okej, okay. Dobrze, Królewna Śnieżka.
Już zapomniał. Moulin Rouge. Potem Toy Story 3, jak Andy rozstaje się z zabawkami pod tytuł. I Aladdin i Król Lew. Aladdina sobie chętnie przypomnę. Dobra, wszystko mam. Mogę iść do domu teraz. Tak, napiszemy do Disneya, zrehabilitował się wtedy. Dobra, dzięki Kubo. Będę te rozprawki napiszę. Ja wiem, że przewalamy czas, ale to się wytnie po prostu. No. My nie wycinamy, lecimy logiem. A Was zapraszamy do kin na Co w duszy gra. No ten film jest piękny, naprawdę. Naprawdę jest przepiękny. Obejrzyjcie to jest uczta dla duszy. I jak pojawią się napisy końcowe, nie wychodźcie, tylko posłuchajcie utworu, który nasz gość stworzył z małżonką. Dzięki.